Odwiedź targi książki Empiku, dostępne na empik.com i w salonach Empik na terenie całej Polski. Na empik.com zdobądź nowości wydawnicze z rabatami do 50% na wybrane tytuły. Jesteś klientem Empik Premium? Skorzystaj z darmowej dostawy oraz przyjdź do salonów Empik, w których czeka rabat 30% na wybrane tytuły. Chcesz więcej? Weź udział w kilkudziesięciu spotkaniach z autorami najważniejszych premier oraz wejdź na empik.com i sprawdź inne targowe atrakcje. Wszystko w temacie książek, które mówią za Ciebie. Empik. Dzień dobry drodzy Państwo, punktualnie o godzinie 18 zaczynamy kolejne spotkanie targów książki Empiku. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluge, mam ogromną przyjemność być jedną z prowadzących targowe spotkania i pozdrawiam Państwa w imieniu wszystkich, którzy są tutaj na planie, którzy przygotowują dla Państwa to wydarzenie, szczególnie w imieniu naszego wspaniałego tłumacza polskiego języka migowego, Bernard Kinow, w moim lewym, prawym, dolnym rogu. Zawsze te strony gdzieś tam się inaczej układają, ale najważniejsze, że Bernard z nami jest. Jest z nami również wyjątkowy człowiek. No, dla mnie to spotkanie jest ważne, bo ja jestem osobą wychowaną na ojczyźnie polszczyźnie dla uczniów i zawsze, kiedy się rozmawia z takimi postaciami jak pan profesor Jan Miodek, to każde słowo, zanim się je wypowie, ogląda się bardzo dokładnie, chociaż nie wiem, czy pana profesora to już trochę nie drażni, że każdy, kto z panem rozmawia, od tego właśnie zaczyna. Świętujemy premierę książki. Polszczyzna, 200 felietonów o języku. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Bardzo się cieszę z tego spotkania. A ja się cieszę, że mogę powiedzieć, panie profesorze, że się strasznie cieszę z tego spotkania, bo pan mi pozwolił na to, żeby to słowo strasznie się tutaj pojawiło. Tak, no w sytuacjach spontanicznie wyrażanej radości to nie razi. Strasznie cię kocham, strasznie cię lubię, strasznie się cieszę. Powiedziałem też pani, że kiedy, pamiętam, przed laty czytałem korespondencję Zbigniewa Herberta z rodzicami, z siostrą, z osobami najbliższymi, to takie zakończenia listów pojawiały się w co drugim liście, że on ich strasznie kocha, że on ich strasznie mocno całuje, ściska i tak dalej, i tak dalej. Co innego, jeśli to jest jakaś bardzo, ale to bardzo oficjalna rozmowa, no i ktoś wtedy strasznie dziękuje za rozmowę, no to lekki zgrzyt wtedy jest, ale właśnie na tym uroda języka polega, żeby w niektórych sytuacjach życiowych słowo, które prymarnie no, niesie z sobą bardzo, ale to bardzo negatywne treści, bo straszna wojna, bo straszne cierpienie, bo straszne męki, użyć właśnie w znaczeniu przeciwstawnym. Miałem kolegę, którego matka była w nim bardzo, ale to bardzo zakochana, to Boże Panie, no jak każda matka, ale ta jakoś wyjątkowo okazywała mu swoje matczyne uczucia. To proszę sobie wyobrazić, że ona najczęściej go w rozmowach o nim mówiła, ten mój bandyta, jak on sobie lubi podnieść. No przecież no, musiałbym być niepoważny, gdybym brał na serio to matczyne określenie bandyta. No właśnie pod tym bandytem była sama czułość. Tak jak starzy Ślązacy w największym rozczuleniu, w chwilach największego rozczulenia do swoich dzieci powiedzą te moje podciepy. No podciep to jest podrzutek, prawda? Więc słowo oczywiście prymarne, nie o treści negatywnej, ale właśnie ten podciep w odniesieniu do dzieci, wnuków, to jest coś bardzo czułego. Kiedyś się w Warszawie spotkałem z Kazimierzem Kucem, no musieliśmy się w pewnym momencie rozstać, on się już bardzo spieszył, mówi: daruj, muszę już do swoich podciepów jechać, prawda? Czyli do swoich dzieci, które wtedy jeszcze były małe. To tak na temat tego strasznie, czy przy okazji owego strasznie. Panie profesorze, to a propos może nie Ślązaków, ale Dolnoślązaków, gościł na żółtej kanapie Empiku pan Marek Krajewski i prosił przekazać panu profesorowi serdeczne pozdrowienia. Bośmy razem przecież pracowali, on na tym samym wydziale, no potem już tylko poświęcił się pisarstwu, ale zresztą wspaniały filolog klasyczny. Mój młodszy kolega, bardzo się lubił. Dziękuję za pozdrowienia również pana Marka, najgoręcej pozdrawiam. Dziękujemy, panie profesorze. On to na pewno widzi i słyszy. Swoją drogą dzisiaj takie, powiedziałabym, silne lobby wrocławskie pojawiło się na targach książki Empiku i też wydawnictwo Znak, bo to właśnie Znak polszczyznę 200 felietonów o języku wydaje, o czym pan profesor pisze od razu we wstępie. I ja do tego zdania ze wstępu chciałabym nawiązać. Napisał pan profesor: poza życzliwości szefa Znaku doktora Jerzego Ilga, ma ten zbiór dla mnie przede wszystkim wartość dokumentacyjną. Co to, panie profesorze, znaczy, że to jest zbiór o wartości dokumentacyjnej dla pana?
pan redaktor, dokumentacyjno, bym powiedział nawet pamiętnikarski. Proszę wiedzieć, że ta rzecz o języku, którą wiodłem od 1968 roku, to był mój swoisty pamiętnik. Pamiętnik oczywiście pisany przede wszystkim przez pryzmat przeżyć językowych. Przy straganie, w sklepie, w podróży, w czasie wizyty w takiej czy innej szkole, w czasie no, setek zdarzeń, jakie przeciętnego w sensie statystycznym człowieka spotkają. To był pamiętnik z przeczytanych lektur, gazety, książki. W tym sensie ma to dla mnie walor dokumentacyjny. A jedno, więc powiadam, to jest coś bardzo, bardzo, bardzo moje osobiste, ale jednocześnie, no, jeśli to są felietony mniej więcej z czasu, no właśnie tego, od czasu wielkiego przełomu, od 1989 roku, no to właśnie to jest znak. To są wszystko językowe znaki czasu, tychże ostatnich lat. Nie wiem, czy pani zauważyła, ale tam jest pewna dysproporcja w rozmiarach poszczególnych rozdziałów. Przecież aż nadto dominująca jest ta część pierwsza, leksykalna, czyli wyrazowa. Skąd się to bierze? A jest mniej tam słowotwórstwa, fleksji, składni. Skąd się to bierze? No przecież po 1989 roku lawinowo weszły do polszczyzny słowa angielskiej proweniencji, które nam obsłużyły nową rzeczywistość ekonomiczno-gospodarczą, a przede wszystkim nową rzeczywistość elektroniczną, prawda? Mhm. Jak wszystko to, co nowe, no właśnie anglicyzmy są tym złożem leksykalnym, które budzi ciągle największe kontrowersje. Niepokoje wzbudza społeczne, zwłaszcza u ludzi starszych, bo młodsi przyjmują to w sposób o wiele spokojniejszy. Stąd ten, powiadam, przerost objętościowy zagadnień leksykalnych w moim zbiorze. Gdy pani zobaczyła moich poprzednich 7 poradników pisanych gdzieś tam od lat, już drukowanych od lat wczesnych 70., to tam te proporcje między poszczególnymi rozdziałami były mniej więcej takie same. Tyle samo poświęcałem miejsca słowotwórstwu, co fleksji, co leksyce, frazologii. Tutaj jest wyraźna dominacja tej części wyrazowej, a mówiąc fachowo, leksykalnej. To się stąd bierze. Zwróciło pan uwagę słowo pamiętnik. Stały się też bardzo, ale to bardzo też znaczącym środkiem stylistycznym. Tak, wchodzi to słownictwo elektroniczne do metaforyki. Panie redaktor, ja przecież nie zapomnę, to były pierwsze lata po roku 89. Jestem w Warszawie na inauguracji roku akademickiego, mam tam wykład inauguracyjny. Przede mną przemawia rektor pewnej warszawskiej uczelni i on nagle w pewnym momencie mówi, zwracam się do nowo przyjętych studentów. Życzę Państwu, żeby Państwo nie byli jak dyskietki, żeby się Państwo nauczyli tutaj, żebyście się Państwo w ciągu tych 5 lat studiów nauczyli tutaj myśleć. Czy 5 lat wcześniej ktoś z nas, i on, pan rektor, i ja, moglibyśmy wpaść na taki pomysł stylistyczny, żeby zachęcać, życzyć komuś, żeby się nie stał jak dyskietka. Ale proszę też zauważyć, że gdybym ja dzisiaj wykorzystał ten środek stylistyczny, gdybym takie życzenia złożył, to pokolenie moich wnuków już by nie wiedziało, o co mi chodzi, bo oni już nie znają dyskietek. Bo tak jak wszyscyśmy byli dyskietkami zafascynowani, że oto na prawda, kwadraciku czy prostokąciku o wymiarach 12 na 10 można zmieścić, ja wiem, ileś tomów Encyklopedia Britannica, to ta dyskietka przecież jak szybko przyszła, tak szybko odeszła w przeszłość. My dziś mamy już coś zupełnie nowego i to jest wszystko coraz bardziej nano. Kto by wiedział, co to jest nano jeszcze 25 lat temu, a ja dzisiaj śmiało mówię nano. To nawiązując też do Marka Krajewskiego i do tego, że on jest filologiem klasycznym, do powiedzenia o tempora, o mores, o tych zwyczajach językowych. Pan profesor tak pięknie powiedział, że to jest pewien pamiętnik również. Kojarzy mi się pamiętnik z takim pismem, z takim zbiorem, w którym są nasze emocje. Pan profesor ma bardzo dużo życzliwości do tych różnych nowych
językowych form, co nie jest takie oczywiste, wydaje mi się. To znaczy, mam wrażenie, że osoba, która, tak jak pan profesor pisze we wstępie, z tymi mediami i opowieściami o języku w mediach ma do czynienia od 1968 roku, mogłaby się oburzać na jakieś nowomowy, mogłaby się nie zgadzać na jakieś słowa dziwne, nowe, niepasujące do kontekstu. A pan profesor ma dużo życzliwości jednak w tym pamiętniku swoim. No, staram do tego się, czasu. Wie pani. Powinien tu w mojej postawie dominować ten taki ogląd obiektywny. No to jest w zasadzie taki imperatyw mojej dyscypliny kultury języka, że tak jak botanika w zasadzie nie powinno obchodzić, czy roślinka pięknie pachnie, czy śmierdzi, powiem brutalnie, prawda? Tylko mają zbadać. Więc w zasadzie językoznawca taką postawę deskryptywną, jak to się mówi fachowo, taką opisową powinien zajmować. Z tym, że pani, no ja przecież jednak jestem tylko człowiekiem i przyznam się pani, że może to jest też, powiem, znak czasu, biologiczny znak czasu, że chyba byłem kiedyś łagodniejszy, że byłem liberalniejszy. Dzisiaj więcej zjawisk językowych mnie denerwuje, tak po ludzku mnie denerwuje, ale wie pani, właśnie nie wyrazy obcego pochodzenia, bo przecież one napływały i napływają od zawsze i one wypełniają istotne luki wyrazowe. No przecież to słownictwo elektroniczne, to nowe słownictwo ze sfery ekonomiczno-gospodarczej. Ja się w gruncie rzeczy z niego cieszę, bo ono jest znakiem ekonomicznego, cywilizacyjnego normalnienia Polski, że myśmy dołączyli do krajów pod tym względem najbardziej rozwiniętych. Mnie denerwuje, mnie najbardziej denerwują wyrazy modne, wie pani? Wyrazy modne, wyrazy nadużywane, bo one niszczą to, co ja od lat nazywam najcudowniejszą cudownością języka, a mianowicie wariantywność, rozmaitość form, po które mogę sięgać. Zawsze mówię młodym, patrzcie, moje pokolenie, jeśli chciało w sposób potoczny wyrazić aprobatę dla kogoś czy dla czegoś, to w zasadzie dysponowało tylko słowem fajny, fajnie. To był w zasadzie nasz jedyny potocyzm. A wy macie super, ekstra, spoko, wypas, full wypas, wow, teraz wszystko jest dla was epickie. Macie 6, 7, ale o to chodzi, żeby wybierać. A ileż razy ja odczuję, jak się przyczepi tego swojego spoko, to co 3 sekundy jest spoko, spoko, spoko. Są inni od ultra, są, przepraszam, od super, są inni od ekstra i tak bez przerwy. I to jest nużące, to jest irytujące. Te zjawiska mnie, no, swoiście denerwują. Natomiast jeśli nam język się pięknie wzbogaca o nowe słowa leksykalne, które, powiadam, wypełniają istotną lukę w języku, to przecież ja się powinienem, mogę i rzeczywiście się cieszę z takiego, z napływu takich słów. Pisze pan profesor w jednym z felietonów o swoich typach w plebiscycie słowo roku 2019 czy 2019. Na pierwszym miejscu klimat, na drugim miejscu LGBT, na trzecim miejscu feminatywy. I przy tych feminatywach na sekundę chciałabym się zatrzymać, bo pan profesor nawet nie na sekundę, bo na dłużej zatrzymuje się przy tej kwestii w polszczyźnie. Tam rozdział po rozdziale jest, tak, rozpisane. No właśnie, na różne te feminatywy pan profesor ogląda, które są w porządku, a które nie są, ale pada takie kluczowe, moim zdaniem, zdanie. Kwestia osłuchania się z daną formą jest tu chyba najważniejsza. Czyli znów pan profesor daje pole do popisu, mówi, dlaczego nie, tak? No, oczywiście. Tutaj nie dlatego, że od samego początku należę do Rady Języka Polskiego, czyli od roku 1996, bo wtedy Rada Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk powstała. Ja od samego początku należę, ale rzeczywiście no tutaj stanowisko Rady Języka Polskiego popieram całkowicie, że z punktu widzenia strukturalnego, formalnego, nie ma takiej formy męskiej, od której nie można by stworzyć postaci żeńskiej. Tylko powiadam, no trzeba to robić z jakimś umiarem, z tym wyczuciem, bo są jeszcze takie konstrukcje, które no właśnie rażą swoją nowością. Ale czy znów nie ma tu znaków czasu? Jeśli jest dzisiaj graczka, co nie było kiedyś szczypiornistek,
Prawda? No przecież Oczywiście. były zamkarek, więc teoretycznie mogły być graczki, a jakoś nie. Byli piłkarze, byli koszykarze, koszykarki, siatkarze, siatkarki, aż przyszedł czas gier komputerowych i pojawiły się graczki. Proszę zauważyć, prawda? I pojawiły się graczki. Znaczące bardzo femininum. Natomiast powiadam, przerosty się zdarzają. Jedna, jeśli ktoś w tym zapędzie równości płci pisze nomen omen o pewnej siatkarce, że ona przez całe długie lata była filarką swojej drużyny, no to pani redaktor, przyzna pani, że to jest jednak groteska. Z rzeczownika, który zawsze był rodzaju męskiego, ten filar, robi ktoś filarkę, bo odnosi to słowo do kobiety. No to jest, no to już jest, no to jest śmieszne po prostu. Graczka występuje u pana profesora razem z córczaństwem. Nawet trudno mi to córczaństwo wymówić. Jakoś tutaj też pan profesor pięknie przywołuje nazwanie bodajże Olgi Tokarczuk nie profetką, tylko też jakieś takie piękne słowo, które zostało tutaj w damskiej formie. Proroczką, proroczką, gdzieś to tak wyglądało. Ale zahaczam o ten wątek feminatyw nie po to, żeby poświęcać mu całe spotkanie, ale jego fragment, dlatego że wydaje mi się, że feminatywy są ciekawym pokazaniem tego, jak bardzo ideologicznie podchodzimy do języka. To znaczy, ja już przedstawiam swoje gościnie w studiu, mówiąc gościnie i weszło mi to w krew, nie jest to dla mnie problem. Ale zdarza mi się, w ogóle jest to dla mnie element naturalny dziś, tak jak pan profesor mówi, tak się czasy zmieniają, ale zdarza mi się odbierać komentarze, że to mnie stawia po jakiejś stronie, że to jak mówimy, stawia po jakiejś stronie. Ciekawa jestem pańskiego zdania, panie profesorze, na ten temat, czy to jest przywara tych czasów, czy zawsze tak było, w różnych momentach? Coś takiego się w Polsce niestety stało, to ja zresztą powtarzam. Mamy taki stosunek do feminatywów, albo taki, wiadomo, że to jest podział na tych i na tych. Mówimy o klimacie, wiadomo, że to jest podział na tych i na tych. Mówimy o węglu, wiadomo, że to jest podział na tych i na tych. No niestety tak się nam coś porobiło. I chciałbym dożyć czasów, żeby nas to nie dzieliło. A niestety dzieli. A czy zdanie pana profesora jest w ogóle możliwe, żeby język był transparentny? Czy jednak język zawsze będzie wykorzystywany jako może oręż? Będzie zawsze. Dlatego, że język, no przecież w gruncie rzeczy, język to jest cały człowiek. No język to jest cały człowiek. Dlatego będzie. No to tylko zależy od jakiejś ogólnej atmosfery społecznej, czy ta szeroko pojęta ideologiczność języka będzie taka skłócająca, czy ona będzie łagodniejsza. Nie będzie przyjmować tak drastycznych form zachowań w relacjach społecznych. Marzyłoby mi się, żeby język łagodził obyczaje, a nie zaostrzał konflikty, to na pewno. A czy w czasie całej pańskiej pracy językoznawcy, znawcy kultury słowa czy kultury języka, spotkał się pan z innym momentem w historii Polski, kiedy język też odgrywał taką rolę jak dzisiaj, kiedy oczywiście nie mówimy o tym, że on musi być transparentny, bo to jest niemożliwe, tak jak pan profesor powiedział, to jest cały człowiek, tak? Ale żeby podobnie różne słowa, nawet słowo powiedziane, było wykorzystywane tak bardzo kategorycznie, bo to jest pewna taka tworzenie kategoryczności od razu. Czy kiedyś też tak było? Zapomnę pamiętnego roku 1980, pamiętnego sierpnia 80, kiedy do Stoczni Gdańskiej pojechał też Ryszard Kapuściński, bardzo mi bliski, bo byłem promotorem jego doktoratu honoris causa na naszym Wrocławskim Uniwersytecie w roku 2001. I on wypowiedział wtedy zdanie, które ja przypomniałem w swojej laudacji w roku 2001, kiedy Kapuściński doktorat honorowy u nas we Wrocławiu dostawał. Powiedział, na wybrzeżu rozegrała się również batalia o język. Na wybrzeżu rozegrała się również batalia o język. Tak w zasadzie rozpoczął, czy tak spuentował swoją relację z pamiętnej wizyty w Stoczni Gdańskiej związanej z pamiętnym sierpniem 80 Ryszard Kapuściński. Z tym, że więc to wtedy, wie pani, to była wtedy batalia. No właśnie, to był ten apel o język naturalny, żebyśmy byli sobą, właśnie, żebyśmy byli sobą. To wtedy szło w takich kategoriach, naturalności, spontaniczności i tej nieznośnej na koturnach mowy oficjalnej.
To tak wyglądało. Natomiast no, dzisiaj idzie przez bardzo takie konkretne zjawiska. No, pani powiedziała feminatywny, no, prawda? No, gdzie mógłbym kiedyś przypuszczać, że spór o postać pani dyrektor czy dyrektorka, no, że za tym sporem może stać no właśnie ideologia też. Żeby tak łagodzić, panie redaktor, to ja też od samego początku mówię. Ja wiem, że struktury z przyrostkami odnoszące się do kobiet, one są w jakimś stopniu napędzane przez feminizm. Ale jako historyk języka twierdzę również, że jest to w gruncie rzeczy naturalny powrót do typologicznej charakterystyczności wszystkich języków słowiańskich, którym od wieków była dyferencja, była różnica gramatyczna wyrażana przyrostkami. No proszę zobaczyć, mówimy w gramatyce o przyrostkach podlegających tak zwanej mocy, ny na ne, ty ta te, prawda? No, no to jest niejako automat, prawda? Że to się wszystko na rodzaje gramatyczne dzieli. I dla mnie te struktury z przyrostkami, prawda, od dyrektorki, psycholożki, kierowniczki do współczesnej graczki, nawet czy gościni, no to jest w gruncie rzeczy to. I tak trochę zazdroszczę Czechom, Słowakom, którzy nie mają wątpliwości o tezę. Rektorka, dekanka, profesorka, docentka, prezydentka, premierka. A myśmy się tak trochę zapędzili w kozi róg. Patrzę na nekrolog odnoszący się do jakiejś profesorki uniwersyteckiej. Jest 10 form rodzaju żeńskiego. 4 z przyrostkami, 6 bez przyrostków. Na drugi dzień może by było 6 z przyrostkami, a 4 bez przyrostków w innej konfiguracji. Tak, więc to... Odpędzamy się, panie profesorze, odpędzamy się z tego koziego rogu, do którego się zapędziliśmy, odpędzamy się, ale pan profesor, znów o tempora o mores, to jest książka na nasze czasy, ponieważ mówi się o różnych kryzysach. Pan profesor też pisze o kryzysie wołacza. A, wołacza, to, bo to może być wbrew pozorom najprzyjemniejszy kryzys, bo tutaj mówimy o różnych kryzysach ekonomicznych, gospodarczych, a pan profesor dostrzega kryzys wołacza. Na czym ten kryzys ja polega? Ja dostrzegam kryzys wołacza, no proszę pani, no jeśli ja tam napisałem tak oględnie, że w czasie pewnej uroczystości chrztu w kościele usłyszałem, no to tu w rozmowie z panią i z państwem powiem wprost, to dotyczyło mojego starszego wnuka. Usłyszałem, Wiktor, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No więc nawet w czasie takiej ceremonii nie pojawił się, no przecież tradycyjny wołacz, Wiktorze, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Prawda? Napisałem tam trochę złośliwie, że ten wołacz w takiej postaci był dla osoby duchownej barierą nie do przejścia. No i też konfrontuję przeszłość z teraźniejszością, ponieważ wszyscy wiedzą, że moją największą sympatią sportową był i jest Gerard Cieślik, no najpopularniejszy sportowiec pierwszych powojennych lat, piłkarz 50-lecia, 1921-71, ten pierwszy plebiscyt na piłkarza wszechczasów wygrał zdecydowanie. No to pamiętam, że kiedy w 1959 roku Cieślik kończył swoją czynną karierę piłkarską, no to wszystkie gazety żegnały go formułą żegnaj Gerardzie, dziękujemy Gerardzie, wszystkiego dobrego Gerardzie w nowej życiowej sytuacji. Kiedy w wieku 86 lat Gerard Cieślik zmarł, chciałby się wiedzieć, w tych samych gazetach widziałem nagłówki typu żegnaj Gerard, dziękujemy Gerard. Już to imię było nieodmienione. I to samo odnosi się do Kowalczyk, do Małysza, widziałem nagłówki. Dziękujemy Adam, gratulujemy Justyna. Już nie było Justyno, nie było już Adamie. No, ja rozumiem, że w sytuacjach znów potocznych, skoro przywołałem tu sport, no trudno, żeby na boisku oni się wołali Władku, Zbyszku, Gerardzie, Erneście, prawda? To oczywiście, że tam jest Franek, Józek, Egerard, Wodek. Oczywiście, że tak, ale w tekście oficjalnym, gazetowym. No dlaczegoż nie stworzyć postaci wołaczowej stylistycznie starannejszej? Przecież między wołaczami Włodek, Włodku merytorycznie nie ma żadnej różnicy. Czy ja się do kogoś zwrócę słowami Włodek czy Włodku, to tenże Włodek obejrzy się
i czego ja od niego chcę. Ale nie mogę nie powiedzieć, że postać Włodku z końcówką U jest na stylistycznie wyższym poziomie, prawda? Jest bardziej elegancka. Absolutnie, jest bardziej elegancka. Ja dzisiaj będę, od dzisiaj zawsze będę pamiętała o tym, żeby mówić dziękuję ci Bernardzie. A nigdy nie mówić dzięki Bernard naszemu tłumaczowi polskiego języka migowego. Chociażby w takich drobnych momentach, ale tak już bardzo szeroko się uśmiechając, bardzo panu profesorowi za taki, a nie inny kryzys dziękuję, opisany w jednym z tych felietonów. Pan profesor zresztą jest łaskaw rozprawiać się z różnymi mitami, na przykład z mitem trudnej ortografii w języku polskim. Przy każdej nadarzającej się okazji uświadamiam rodakom, że powszechne przekonanie o wyjątkowej trudności polskiej ortografii jest jeszcze jednym mitem narodowym, a popularne mniej lub bardziej nagłaśniane medialnie dyktanda to utrwalają i pan profesor sugeruje, że języki germańskie, romańskie mają jeszcze trudniejszą ortografię, więc nie narzekajmy tak na naszą polszczyznę, panie profesorze, czy tak? No ale rzecz 100 razy trudniejsza, dlatego panie redaktor, szanowni państwo, że polska ortografia jest stosunkowo młoda i ortografia polska i reguły tejże ortografii przylegają do stosunkowo młodych stanów językowych. Natomiast ortografia angielska, francuska, niemiecka przylegają do starszych stanów językowych, a w dodatku języki germańskie czy romańskie w ciągu wieków zmieniły się bardziej niż języki słowiańskie. Więc jeśli stopień trudności takiej czy innej ortografii mierzyć różnicami między mową a pismem, to tam tych konfliktów między mową a pismem jest, no tak sobie mówię, 100 razy więcej. To nie jest wymierzone matematycznie, ale mówię metaforycznie, 100 razy więcej. Polska ortografia, proszę mi wierzyć, należy do najłatwiejszych wśród języków indoeuropejskich. I przeciętny użytkownik języka polskiego, proszę państwa, nie ma kłopotu z RZ i Z, które my tak fetyszyzujemy, z oskreską i z Q, z CH i samocha. Jeśli mamy jakieś kłopoty, sam się do nich przyznaję, to z tymi tak zwanymi zasadami konwencjonalnymi, nieuwarunkowanymi procesami historycznymi. Tylko to jest konwencja, duża czy mała litera, łączna pisownia czy rozdzielna. To jest męczące. Nie pogniewa się na mnie mama tam za światach, jeśli ją obgadam najcieplej i najczulej. Była wspaniałą polonistką. Jeśli ja się stałem polonistą, to na pewno przede wszystkim jej zasługa genetyczna i nie tylko genetyczna. Ale pamiętam każdy maj, a więc czas pisania matur. Moja mama wśród prac, atrament czerwony, bo przecież się wtedy poprawiało pracę jeszcze atramentem. I nie było maja każdego roku, jak moja mama, Janeczku, ja wiem, że na pewno pisze się oddzielnie, ale jeśli ty mi tego nie pokażesz w słowniku tak ad opulos, to ja i tak będę musiała po ten słownik sięgnąć. Miała taką barierę na pewno. To trzeba pisać oddzielnie. No musiałem jej to patrz, mamo, spokojnie. Na pewno oddzielnie. No więc to tak jest. Państwa, ja nie zapomnę takiego spotkania kiedyś wieczoru autorskiego, męczące, bo bardzo długo trwało. Miałem w ogóle taki trudny dzień jeszcze to spotkanie. No i później oczywiście książki, karteczki Basi, Kasi, Jankowi, Jurkowi i podsuwa mi kartkę z prośbą o dedykację, czy może książkę jakaś Sylwia. Proszę państwa, ja mam kompletną ścianę, czy teraz Sylwii przez jedno i czy przez dwa. Wspaniałe. Tu sekundy płyną, to jak to trzeba napisać? Ale w końcu wykombinowałem, mówię, Sylwia Kwiatkowska, niech przyjmie tę książkę na pamiątkę. Tak. Czyli nawet pan profesor Jan Miodek ma swoje wytrychy po prostu, tak? Nawet. Opowiadam to swoim studentom, pokazuję, że każdy może mieć zaćmienie umysłowe, jeśli chodzi o ortografię, a siedząca w pierwszej ławce studentka spada z krzesła ze śmiechu. Ja mówię, czemu pani się tak śmieje? A panie profesorze, bo kiedyś pan był na spotkaniu u nas w szkole, poprosiłam pana o dedykację na słowniku ortograficznym, powiedziałam swoje imię, a pan mi napisał Sylwce
Wiśniewskiej na pamiątkę i na zgodę. I wtedy zobaczyłem, teraz powiem po środku, że ta pierońska Sylwia musiała mnie męczyć długie lata. Skoro raz napisałem, Sylwia Kwiatkowska niech przyjmie tę książkę na pamiątkę, a parę lat wcześniej napisałem Sylwce. Dzisiaj oczywiście w nocy o północy wiem, że tam ma być dwa i na końcu, prawda? Ale no, opowiadam Państwu anegdoty. Opowiedziałem to również, proszę Państwa, Magdalenie Jeton, która tę moją anegdotę zamieściła w swojej książce, zbiorze wywiadu. Nosi tytuł ten zbiór Pani powiem to pierwszej, Pani Magdo, bo ona prosiła osoby różnej branży o takie branżowe, nomen omen, anegdoty, więc ja jej o przygodzie z Sylwią opowiedziałam. No miała dzisiaj taką audycję, no jasne, bardzo dziękuję za przywołanie Sylwii, ale swoją drogą... Pani Magdo, tak. Panie profesorze, to ja zapytam, skoro już przy tej Sylwii jesteśmy, bo jest jakiś kłopot z Sylwią, Wołaczu, a propos kryzysu Wołacza. Droga Sylwio, czy droga Sylwio, Sylwiu? Sylwio, tak. Czy droga Sylwiu? Panie Maryli, może być i tak, natomiast Sylwia będzie Sylwio, Sylwio, tak. Sylwio. Czyli nie droga Sylwio, to Sylwię zamykamy w takim razie i odkładamy. Nie, Sylwio, na pewno Sylwio, tak. Olivio, Octavio, Sylwio, tak. Gdyby jakaś Sylwia chciała się dołączyć do dyskusji, to można do pana profesora zadzwonić albo napisać. Ja podglądam na razie pytanie od Grzegorza. Macie tu śląską ze mnie wyszła, bo ja z wielką czułością. Ale z tą pieruńską Sylwią, panie profesorze, jest jak z tym dzieckiem, do którego mama mówiła nie brutal, tylko rozrabiak, tak? Tam profesor na początku powiedział to słowo. A nie, ten mój bandyta. Bandyta, właśnie. Czyli to pieruńska Sylwia to jest tak jak ten bandyta. To jest dobre. Ale kiedy pan profesor zaczął mówić o swojej mamie, to pomyślałam o tej części książki, której pan profesor pisze o pisaniu wielką i małą literą. O tym, że czasami lubimy właśnie mamie napisać wielką, o Bogu wielką. Czy to jest też dobry kierunek, tak, żeby nadawać, to nie wtedy, kiedy mamy początek zdania, albo nie wtedy, kiedy mamy imię w zdaniu, czy nazwę własną, jednak ten znaczenie komuś czy czemuś przez nadanie mu wielkiej litery. Tak, no to ja pamiętam, proszę pani, nie miałem jeszcze tak czułych, serdecznych, tak kompetentnych i tak pedantycznych redaktorek książki, jak wszystkie panie, które czuwały nad ostatecznym kształtem polszczyzny, 200 felietonów o języku. I tam one zobaczyły, no, że w tych felietonach było różnie. Żona była raz przez małe że, raz przez duże że. No i ona tak, one do mnie, no panie profesorze, zdecydujmy się na coś. No niech to będzie duże że, wyraz szacunku dla towarzyszki życia. No tak, to jest oczywiście, równie dobrze mógłbym o tej żonie przez tych 500 stron pisać małą literą. No tu wybrały panie redaktorki, ja to zaakceptowałem, literę dużą. Mama się tam na pewno też pojawia i ojciec, chyba z dużymi literami pisałem o rodzicach, tak mi się zdaje. Czyli może można. Przez małe W, no pewnie tam konsekwencji absolutnie nie ma. Tak. Powiedział pan profesor o tym, że redaktorki wybierały którą formę, to ja do tego wyboru teraz nawiążę. 200 felietonów o języku, a pisze pan, że w samym Słowie Polskim, czyli obecnie Gazecie Wrocławskiej, pojawiło się ponad 2600 pańskich felietonów. 2600, tak? To jest ponad 2600. Tak. I to jest tylko mały, w jednym tytule. To jest mały wycinek ostatni lat, ale przypomnę, że to jest bodaj ósmy mój poradnik, zbiór tychże felietonów, że to się wszystko zaczęło w 83 roku. Rzecz o języku, proszę pani, była najpierw rzecz o języku, potem było odpowiednie dać rzeczy słowo. Potem było przez lata ze słowem polskim, potem było o języku do kamery, potem było słowo jest w człowieku, 6, 7, to jest chyba ósmy mój zbiór poradnikowy, chyba ósmy. Ale to wciąż pytanie, jak wybrać 200, bo to jest aż 200 i tylko 200. Czy pan profesor sam nad tym pracuje, czy rzeczywiście nie ludzi, jak to się dzisiaj mówi, wspiera, a pan profesor mówi... ten zbiór, potem coś nam tam wypadło i nagle też mi się... Ja proponowałem inny tytuł, od rzeczy o języku do słownika polsko-polskiego, bo mój ten życiorys medialny tak się układał, od rubryki w Słowie Polskim, tak, zatytułowanej rzecz o języku, po ostatnią moją przygodę medialną, którą jest od 2009 roku, ten cotygodniowy program w telewizji Polonia, słownik polsko-polski. Więc ja zaproponowałem od rzeczy o języku do słownika polsko-polskiego. Uznało wydawnictwo znak, że ludziom się kojarzę jednak przede wszystkim, pewnie tak jak i panie redaktor, z polityczną, postanowiły
dać tytuł Polszczyzna. A potem policzyły, że jak wyrzuciłem jeden czy dwa felietony, to ich się zrobiło, że tak powiem potocznie, równo 200. Postanowiły dać tytuł 200 felietonów o języku. Więc przyznaję się, że tytuł i podtytuł Polszczyzna, 200 felietonów o języku, to jest dzieło wydawnictwa Znak i jego bardzo kochanych redaktorek, które bardzo szanuję i którym jestem bardzo wdzięczny, bo pięknie, w ogóle wydawnictwo, to jest najmilsza ta moja książka w dotyku, wie pani, tak powiem. Ja każdą to książkę... To muszę pogłaskać w takim razie. Wie pani, Jerzy Pilch powiedział, że kobieta miła w dotyku to coś więcej niż kobieta. Czyli człowiek miły w dotyku to coś więcej niż człowiek. Ja mówię, książka miła w dotyku to coś więcej niż książka. I ten miodek, Polszczyzna, 200 felietonów o języku, ja jeszcze nie miałem książki tak poręcznej, jeśli idzie o otwieranie, zamykanie, dotyk. Ona jest nie za duża, nie za mała, cudownie wydana książka. To jest, myślę, że to wspaniałe również takie hasło właśnie marketingowe, dzisiaj taka moda na marketing a propos mody, czyli książka miła w dotyku, Polszczyzna Jana Miotka. Ale panie profesorze, ja muszę pana profesora rozczarować, no bo pan profesor tak pięknie mówi o redaktorkach w Znaku, my je pozdrawiamy, ale jednak to wszystko jest jednak profesor Jan Miodek i oczywiście ich praca tutaj była nie bez znaczenia, ale to jaką pan ma w sobie charyzmę, z jakim biglem pan zawsze opowiada i mnie się, panie profesorze, kołacze w głowie takie pytanie, jak pan to robi, że panu cały czas ta polszczyzna rumieńce na policzkach przydaje? Jak pan to robi, że pan cały czas potrafi z taką swadą wciąż i o tych nowych słowach, i o tych, które pewnie no, są dla pana pewnym kryzysem językoznawczym opowiadać? Jak pan to robi? Panie redaktorze, no nie wiem, ja myślę, że to są geny, to jest tata, to jest mama. Oboje byli nauczycielami, oboje byli, tak się składa, że tata moim nauczycielem też był w szkole podstawowej, był moim pierwszym dyrygentem, bo uczył też muzyki, więc w chórze tata dyrygował tym chórem, tym ja śpiewałem. Napatrzyłem się na tatę, napatrzyłem się na mamę i chyba w genach to mam. Z tym, że przyznam się pani, i to nie jest kokieteria, ja w dzieciństwie byłem raczej człowiekiem nieśmiałym. Ja nie przypuszczałem, że ja będę kiedyś no, zawodowym mówcą, no, zawodowym, no, bo nie tylko na uniwersytecie, ale stałem się również no, osobą medialną. Nie przypuszczałem, że wyrosnę na takiego mówcę. Ale może właśnie z tego przełamywania pewnej nieśmiałości się narodziło coś, no, co dało potem efekty dobre. No, jestem bardzo emocjonalny, jestem bardzo uczuciowy, jestem gestykulujący, wiem. Niektórzy się zastanawiają, czy ja wkręcam za żarówkę, czy wkręcam. No więc myślę, że to są te moje atuty, ta emocjonalność, no tut proporcje ogarnę, jak mówią Francuzi, zachowując odpowiednie proporcje. No proszę zobaczyć najżywszy oddźwięk społeczny, tę popularność wśród sprawozdawców sportowych, kto miał? No Bogdan Tomaszewski, no który z rozwianym nieraz głosem mówił, dokąd zmierzasz Polska lekkoatletka? Byłoby to nudne, prawda? Bo beznamiętność to jest nuda. Jeśli chcesz zapalać innych, sam musisz płonąć. To już wiele ludzi tak mówiło i ja to za nimi powtarzam. I myślę, że tu mogę dziękować rodzicom za ich siłę genów i naturze, że mnie obdarzyła takim temperamentem. I w efekcie to, co mówię do ludzi, no to chyba większości nie, ich nie nudzi. Lubią tego słuchać i to jest ta moja wielka radość i wdzięczność wobec losu. Wie pani, to trzeba mieć też szczęście. Mnie w życiu spotkały wspaniałe, pozytywne zbiegi okoliczności. Ktoś mi tam powiedział, prędzej czy później tak by się musiało stać. No ale no to był ten cudowny zbieg okoliczności, że w 87 roku pojechałem do Świdnicy na Święto Słowa, taki młody docencik wtedy, że zobaczył mnie tam Władysław Tomasz Specewicz, zupełnie mi nieznany, reżyser telewizji. I on mi powiedział, wie pan, ja panu widzę zwierzę telewizyjne, jak się mówi. Właśnie tak. To chciałam powiedzieć, to jest to określenie, zwierzę telewizyjne.
nie do odrzucenia, nawet już mam tytuł z Tuwima wzięty, ojczyzna, polszczyzna. Może byśmy spróbowali coś wspólnego zrobić. No i tak się to zaczęło. No. Ale przecież nie byłoby mojego pobytu w Świdnicy na Święcie Słowa, gdyby znów dobry człowiek, który nie był moim mistrzem, on mnie tylko znał ze studiów, profesor Stanisław Pietraszko, który założył wrocławskie kulturoznawstwo, no tak wyewoluowało z polonistyki, którego koledzy dziennikarze ze Słowa Polskiego poprosili, żeby jakiegoś młodego człowieka spróbował posłać do redakcji, bo oni chcieliby wskrzesić rubrykę Rzecz o Języku, którą przez lata prowadził Stefan Reczek, ale przeniósł się do Rzeszowa. Dlaczego profesor Pietraszko o mnie wtedy pomyślał, nie wiem. Zawołał mnie i mam dla pana taką propozycję. Ja mówię, spytam profesora Rozponda, bo to był mój ówczesny szef. A profesor Rozpon też mówi, ja panie Janku, ja tak wyczuwam, że pan to jest taki trochę dziennikarz. Proszę bardzo, tylko niech mi pan pokaże pierwsze odcinki. Pokazałem mu pierwsze dwa, pierwsze trzy, potem mnie pobłogosławił i powiedział, że niech mi pan nie pokazuje wszystkie. Niech pan robi. No, tak to się wszystko zaczęło w moim życiu. Bardzo takie szczęśliwe dla mnie zbieg okoliczności. No ja muszę panie profesorze powiedzieć, że kiedy słyszę, że to gdzieś tam zbieg okoliczności czy szczęście, no jest też takie powiedzenie, że szczęście sprzyja lepszym. Ale to zwierzę telewizyjne to jest to określenie, którego chciałam użyć. Lubi pan być zwierzęciem telewizyjnym, tak określany, no bo to jednak pewna dzikość w tym zwierzęciu telewizyjnym się kryje. Ale w tym środowisku mówi się tak o ludziach, którzy czują kamerę. No, lubię tę robotę, lubię tę pracę. Ona mnie, jeśli mnie stresuje, to bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Ona mnie nie obezwładnia, ja nie blednę, ja nie czerwienieję po tylu latach. Tak jak wchodzę na salę wykładową, no niestety od 3 lat mówię do kółeczek, tam do awatarów, jak nie poprawiam oczy wnuczek, bo wykłady są ciągle u nas online. No nie zjada mnie trema, choć pamiętam, jak kiedy szedłem na pierwsze zajęcia, to wtedy zrozumiałem, co to jest dygot łydek. Prawda? Kiedy człowiek jest zmęczony. Pamiętam, że mi drżały nogi na pierwszych ćwiczeniach, na które poszedłem w 1968 roku, jako nawet jeszcze nie asystent, tylko asystent stażysta. No, ale już miesiąc później objąłem Rzecz o Języku Słowie Polskim. Tak to się szybko zaczęło, miałem 22 lata wtedy. No a dzisiaj nie mam dygotu łydek, no idę z uśmiechem i to jest dla mnie wielka radość. Odżywam, żona mówi, no bo tak ta pandemia człowieka niewątpliwie przytrzymywała w domu. Żona zawsze powtarza, jak to dobrze, że ty mimo już formalnie 7 roku akademickiego na emeryturze ciągle te wykłady masz, bo ty jesteś zupełnie innym człowiekiem w dniu, w którym masz ten wykład. Masz radośniejsze oczy, radośniejszą twarz i w ogóle jesteś weselszy po prostu, łatwiejszy we współżyciu wręcz, no bo to był dzień, w którym był ten wykład, prawda? No to jest człowiekowi bardzo potrzebne. A czy myśli pan profesor, że tak jak możemy komuś przysolić i przypieprzyć, to kiedyś będziemy też mogli przykeczupić? No, to jest wobec aktora rybarskiego, który od lat z kabaretu pod Wyrwi Groszem, Łukasza się pominie przez sekundę, Łukasza Rybarskiego, który cudownie mnie parodiuje w kabarecie pod Wyrwi Groszem, no i moje wnuki są najbardziej zachwycone tym jego fragmentem, kiedy mówi, proszę państwa, jeśli możemy komuś przypieprzyć, możemy komuś przysolić, to dlaczego nie możemy komuś przykeczupić, a może przykeczapiać? No i on tu cudownie tymi rękami macha. Nikt mnie tak cudownie nie parodiuje jak Łukasz Rybarski. Pozdrawiam go przy okazji, jeśli mnie może słucha. A jeśli nie słucha, to ktoś mu powie, że bardzo go serdecznie pozdrawiam i zawsze go bardzo czule wspominam, bo był też na moim beneficie w 1998 roku w krakowskim teatrze Stu u pana dyrektora Jasińskiego. No i w polszczyźnie pan też pięknie o nim pisze, no bo ja przecież to keczupienie wzięłam również z jednego z felietonów. Albo przykeczapić, tak jest. Przykeczapić. Panie profesorze, myślę sobie o tym, że lubimy sobie tworzyć różne modele na przyszłość na podstawie tego, co mamy dziś. Obserwujemy teraźniejszość albo przeszłość i wyciągamy jakieś wnioski na przyszłość. Czy pan profesor na podstawie dziś i kiedyś w polszczyźnie jest w stanie przewidzieć,
Co w przyszłości będzie na przykład jakimś takim dominującym, czy zjawiskiem, czy pewną modą, być może obecność języka ukraińskiego jakoś wpłynie na to, jak będzie brzmiała polszczyzna? Jak pan profesor sądzi? Proszę pani, w sferze komunikacyjnej na pewno tak, wie pani, co przewiduje. To są znów zjawiska niezwykłe. Proszę pani, ja myślę, że no pani ode mnie, Boże kochany, o kilkadziesiąt lat młodsza, ale zaryzykuję, że jeszcze zarówno pani dziadkowie, jak i pani rodzice, jeśli chcieli panią uśpić, to może nucili a kotki dwa, szaroburę obydwa. Byliśmy tak usypiani. Ja i jeszcze pani, czy jakoś tam uciszani. A ja dzisiaj widzę, że kiedy taki maluch 4, 5 czy 10 miesięczny ma kłopoty i płacze i krzyczy, to mamusia wyciąga mu smartfon. On jeszcze roczkami, paluszkami tego nie zdoła uchwycić, ale ona mu pokazuje ten smartfon, tam się coś miga, czerwone, niebieskie i on tymi swoimi bezzębnymi szczękami się do tego uśmiecha i się natychmiast uspokaja, prawda? No czyż to nie jest znak czasu? Komunikacyjny. Komunikacyjny, oczywiście. To jest smartfon, prawda? Więc przewiduje tą postępującą elektronizację naszej rzeczywistości komunikacyjnej. A z drugiej strony, no proszę pani, Warszawa-Wrocław to są dwa miasta, w których już Ukraińców liczy się w setkach tysięcy. Niektórzy we Wrocławiu mówią 100, niektórzy 150, a może już 200 tysięcy. Jeśli w zasadzie czy człowiek pójdzie na pocztę, czy pójdzie do kwiaciarni, czy pójdzie i słyszy język ukraiński. Proszę, no to jest coś nieprawdopodobnego historycznie. Ja to opowiadam od lipca. Żona przesadzała kwiatuszki na balkonie. Mówi, Janeczku, patrz, ja taka nieubrana, tak by mi się jeszcze przydała jedna, już nie pamiętam, mężczyzna, oczywiście zapomniałem, o który to kwiatuszek chodzi. Skocz tu na jedności, one mi tam powiedziały, że dzisiaj mają być w tym kolorze te kwiatki. No więc żona każe, mąż musi, biegnę po ten kwiatuszek. Wchodzę, dzień dobry, miałyście pani mieć dzisiaj ten kwiatuszek, tu żona mi mówiła taka, proszę zgadnąć, co usłyszałem w odpowiedzi. Zawtra budut. Rozumie pani? I mnie wtedy historia zrobiła koło zupełne. Oto w 45 roku przychodzi do tego miasta Polska po kilkuset latach formalnej nieobecności tego miasta w Polsce. Od tego 45 roku minęło ponad 70 lat i ja w tym mieście słyszę odpowiedź zawtra budut, prawda? Te kwiatki. No czyż to nie jest coś niezwykłego? Czyż nie jest to coś niezwykłego? To mnie sprowokowało do takiego myślenia, no historycznego. Proszę zobaczyć, co historia z nami, z ludźmi robi, prawda? Przewraca granice, przesiedla ludzi, teraz jest wojna, ludzie tu, no i tak jest. No i to się również w języku objawia. Ja zupełnie nie zapytałam. Nie zapytałam zupełnie na zasadzie wróżenia z jakichś fusów czy ze szklanej kuli, absolutnie, tylko rzeczywiście zbudowania na podstawie różnych danych, które mamy, czy właśnie w tym języku, jak on teraz wygląda. A panie profesorze, a propos tych słów, tych trzech słów roku 2019, klimat LGBT, feminatywy. Dzisiaj mamy prawie koniec 2022. Takie dwa słowa, które dla pana ten rok w jakiś sposób zdeterminowały. Ma pan takie, czy coraz trudniej wybierać takie jedno konkretne? Wojna. Wojna w Ukrainie i granica i to wszystko, co się dzieje i przesiedleńcy, tak, to jest, to są. I myślę, że te słowa wejdą na podium, tak powiem teraz lekko językiem sportowym, bo te plebiscyty wiem, że będą, bo tam ciągle w kapitule tego plebiscytu byłem. No i zobaczy pani, że to będzie się wszystko wokół wojny toczyło. Panie profesorze, zaglądam do pytań od naszych widzów i widzek, chociaż zawsze z tą formą widzek, to akurat ja też muszę się osłuchać, nie wiem jak pan profesor patrzy na, chociaż pan profesor mówi, z formą widzek, widzów i widzek, widzki.
Wicka, oczywiście, tak. Pan profesor tak mówi. Pan Grzegorz w każdym razie. Moje pytanie. Kiedyś w powszechniejszym użyciu były zwroty wspomniane o tempora omores. Język żyje, edukacja również. Czy obecny brak rozumienia czegoś, co kiedyś rozumiano jako wykształcenie klasyczne, niekoniecznie humanistyczne, to kwestia właśnie użycia życia języka i braku powszechnego stosowania pewnych zwrotów, czy raczej niechlujnego użycia języka i niedostatków programów edukacji? Jakie jest zdanie pana profesora? To pierwsze. Ja mówię z wielkim smutkiem, bo Boże kochany, ja już też nie byłem taki mocny w łacinie czy grece, jak przedwojenni absolwenci gimnazjów klasycznych, którzy po łacinie mówili, prawda? Natomiast dzisiaj obserwujemy to odejście od tych języków klasycznych. I proszę Państwa, no i dlatego coraz mniej o tempora o mores, signum temporis, ale a jak ta est, będzie tego coraz mniej. Kiedy grałem w ping-ponga, to kiedy człowiek zdobył punkt przez przypadek, bo piłeczka tak netowo przetoczyła się przez siatkę, albo odbiła się o kancik stołu i takiej piłki nie odbierze mistrz świata, to myśmy albo, i to był taki dobry obyczaj ping-pongowy, że się przepraszało przeciwnika za taki punkt zdobyty przypadkiem czy fuksem, prawda? To myśmy mówili albo przepraszam, albośmy mówili krócej dwusylabowo pardon, chociaż kto z nas tam umiał mówić po francusku. Ja do dzisiaj, jeśli kogoś szturchnę, nadepnę komuś niechcący na nogę, to jeśli nie powiem przepraszam, to jakoś podruchowo powiem pardon. Kto młodszy ode mnie o 20-30 lat jeszcze tak powie? Dzisiaj sorry, powiem, panie profesorze, sorry. Dzisiaj sorry. Sorewicz. No i takich, proszę Państwa, przykładów mamy co niemiara, że nasze wnuki, nasze dzieci dziękują sobie za help, powiedzą, że jestem cały happy, a było full ludzi, no to tak wygląda, proszę Państwa. To jeszcze starsi ludzie powiedzą, no na pytanie ekspedientki, coś jeszcze, to powiedzą wsio, no bo uczyli się rosyjskiego, że ze wschodu pochodzą wypadki do Wrocławia, no to mają na podorędziu takie skrzydlate słowa, takie przerywniki leksykalne obcojęzyczne. Dzisiaj młodzi ludzie już mają tylko na podorędziu angielszczyznę. Ten duch Marka Krajewskiego, który tutaj został w studiu, jakoś też wpłynął na Państwa pytania, bo ten motyw łaciny przewija się. Pani Małgorzata też dołączyła taki wątek. Jeden z priorytetów, chociaż priorytet chyba w ogóle jest jeden, ale nie wiem, oświatowych na ten rok brzmi: działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. Czy nadal powinniśmy zwracać uwagę na ważność języka łacińskiego w naszej kulturze? To też trochę o tym, o co pytał pan Grzegorz. Ja o tym wiele razy czytałem, aż przyszedł taki czas na Uniwersytecie Wrocławskim, wspomniałem doktorat honorowy Ryszarda Kapuścińskiego. Rok, dwa po Kapuścińskim doktorem honorowym naszego uniwersytetu został profesor Leszek Kołakowski. I Kołakowski potwierdził to, o czym wiele razy słyszałem, że na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, na najbardziej odpowiednie stanowiska w przemyśle, w korporacjach różnych, wybiera się ludzi po gimnazjach klasycznych, z tym zapleczem erudycyjnym właśnie klasycznym, bo to erudycyjne zaplecze jest gwarancją wysokiego poziomu intelektualnego człowieka, który bardzo ważne stanowisko ma objąć. Proszę bardzo. Dlatego ja też należę i podpisuję każdy apel, jeśli tylko ktoś do mnie o ten podpis zwróci, o powrót łaciny, o zwrócenie uwagi na korzenie nasze kulturowe i językowe. Proszę Państwa, my jesteśmy kulturowo i językowo, to jest metafora, której użył i Hegel, i Adam Mickiewicz. My jesteśmy spod trzech wzgórz, spod Akropolu, spod Kapitolu i spod Golgoty. I kto myśli, ten myśli i wie, co ja mam na myśli, prawda? Że to jest kultura, że to jest język, że to jest wszystko. Spod tych trzech wzgórz i etyka, i prawo, i nauka, i demokracja. To jest wszystko spod tych trzech wzgórz. Spod Akropolu, Kapitolu i Golgoty.
Panie profesorze, to ja na koniec powiem takie zdanie. Bardzo panu dziękuję za te wszystkie lata budowania w nas Polakach i Polkach zaplecza erudycyjnego. Dziękuję. No, nikt tak nie buduje zaplecza erudycyjnego jak profesor Jan Miodek. Bardzo dziękuję za to spotkanie, że znalazł pan dla nas czas. Piękny wieczór miałem niedzielny. Dzięki pani i dzięki państwu. A my dzięki panu profesorowi możemy mieć nie tylko niedzielę, bo ja bym nie brała tej książki na jeden wieczór. Ja bym ją zupełnie spokojnie rozłożyła na dłuższy czas, na przykład jeden felieton na jeden wieczór. Po jednym odcineczku dziennie na wieczór. Właśnie, o właśnie, czyli co najmniej 200 wieczorów mamy załatwionych, więc jesień będzie znośna. Panie profesorze, do następnego razu dziękuję, dużo zdrowia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam najgoręcej, dziękuję bardzo. I polecamy państwu z całego serca książkę Polszczyzna, 200 felietonów o języku. Pan profesor Jan Miodek na spotkaniu na targach książki odbiera już telefon, a my się z państwem żegnamy, życząc doskonałej lektury. Do zobaczenia, do usłyszenia, do poczytania. Odwiedź targi książki Empiku, dostępne na empik.com i w salonach Empik na terenie całej Polski. Na empik.com zdobądź nowości wydawnicze z rabatami do 50% na wybrane tytuły. Jesteś klientem Empik Premium? Skorzystaj z darmowej dostawy oraz przyjdź do salonów Empik, w których czeka rabat 30% na wybrane tytuły. Chcesz więcej? Weź udział w kilkudziesięciu spotkaniach z autorami najważniejszych premier oraz wejdź na empik.com i sprawdź inne targowe atrakcje. Wszystko w temacie książek, które mówią za ciebie. Empik.